No ale my teraz czekamy na skok Kamila Stocha. Kamilu, staraj się tutaj pofrunąć jak najdalej. Widzimy obniżona platforma startowa, z 12 już będzie się odbijał nasz zawodnik w pierwszym skoku. 205,5 metra, ładnie stylowo, ale zabrakło zdecydowanie właśnie tych metrów. No i oby teraz Kamil skoczył dalej. Popatrzmy, już jest na rozbiegu. Wiatr tylko lekko niesprzyjający. Dobrze wyglądało na progu. Ale teraz leci jak najdalej. Jeszcze pięknie. Brawo Kamil. To był bardzo dobry skok. Takiego Kamila właśnie lubimy oglądać. Cieszymy się, że tutaj wytrzymał tę presję po tej niezbyt udanej pierwszej próbie. Teraz 224 metry. Przypomnijmy, w połowie tej serii finałowej traciliśmy do Norwegów 3,1 punktu, a do prowadzących Niemców 12,4. To minimalne różnice, które można zniwelować, ale oczywiście wiemy, gdzieś tam pamiętamy, że Niemcy w ostatniej grupie mają Karla Geigera, Norwegowie Halvora Egnera Graneruda, ale może po tej grupie tutaj biało-czerwoni zmniejszą tą przewagę, a może nawet wyprzedzą, może staną chociaż na chwilę tutaj na miejscu dla liderów. 224 metry, tyle skacze Kamil Stoch. Dobra, udana ta druga próba, no ale za chwilę Markus Eisenbichler. O 84,5 punktu wyprzedzamy w tej chwili Słowenię.